Marta wiedziała, że jest już zdecydowanie za duża, by bawić się lalkami. Ale wiedziała również, że dorastanie jest procesem, a nie wydarzeniem. Wierzyła, że na kolei życia trwa zaledwie przedwiośnie i zanim roztopy i ciepłe wiatry wprowadzą ją w kwitnienie i dojrzałość, ma jeszcze trochę czasu. Jeszcze parę miesięcy, a może lat, by delikatne i bezwolne kukiełki grupować w scenki i otaczać udawaną troską. Pewnie nie bez znaczenia był fakt, że o kilkaset kroków od domu, na samym skraju przeradzającego się w park ogrodu, ojciec Marty wzniósł mały, ale niezwykle piękny, murowany pawilon, w którym zamieszkały jej ulubione lalki. Marta wierzyła, że o wiele łatwiej jest zamknąć za sobą dzieciństwo, jeżeli nie kusi ono takimi atrakcjami. Jak tu wydorośleć, kiedy może i zabrano zabawki z jej pokoju, ale wystarczyło wymknąć się z domu i ścieżką, z początku brukowaną kamieniami, później wydeptaną wśród kwiecistych krzewów i niskich drzew, przejść przez ogród, ześlizgnąć się z niewysokiej skarpy w dolinę i tam, między drzewami, odszukać wtulony w kamieniste zbocze pawilonik. Wysoki, w sam raz na tyle, by stanąć w nim wyprostowanym, pokryty dwuspadowym dachem, jak prawdziwy domek. Z oknami z małych, kolorowych szybek, które układały się w witrażowe arabeski, z drewnianymi drzwiami i marmurową podłogą, z zewnętrznymi ścianami porośniętymi bluszczem, a wewnętrznymi pokrytymi kolorowymi malunkami. Nie domek nawet, a najprawdziwszy pałac. Marzenie każdej dziewczynki. Nic dziwnego, że Marta znikała w jego wnętrzu na długie godziny, czasem przesiadując tam z książką, ale najczęściej bawiąc się lalkami. Lalki w domku były tylko trzy, ale za to ulubione, najpiękniejsze. Każda miała swoją zdobioną, drewnianą skrzynkę służącą jej za łóżeczko. Skrzyneczki wyłożone były wewnątrz cudowną, koronkową pościelą. Miały poduszeczki z morskich gąbek i atłasowe obicia. Z tych trzech najbardziej Marta lubiła Matyldę. Była to bardzo duża lalka, postury kilkuletniej dziewczynki. Miała białą sukienkę i długie, miękkie włosy koloru lnu. Marta uwielbiała czesać te włosy, układać je w wymyślne fryzury i szczotkować. W dotyku bardzo przypominały jej włosy starszej siostry. Ukradkiem wyniosła nawet z domu własną szczotkę do włosów i ukryła ją pod poduszką Matyldy. Niestety, Matylda miała już swoje lata, a jej włosy, jak każdej lalce, nie odrastały. I wskutek częstego czesania warkocz miała z czasem coraz cieńszy. Dlatego Marta, zauważywszy to, coraz rzadziej sięgała po szczotkę. Od tej pory zadowalała się strojeniem Matyldy w nowe wstążki i koronki, czytaniem jej baśni i podawaniem niewidzialnej herbatki na miniaturowym, porcelanowym serwisie. Oprócz Matyldy w domku w ogrodzie mieszkały jeszcze lalki Dzidziusie. Były dwie. Chłopczyk i dziewczynka. Chłopczyk trochę większy, miał białe ubranko i becik przepasany niebieską tasiemką, a dziewczynka zupełnie malutka, długą chrzcielną suknię. Te lalki znosiły upływ czasu jeszcze gorzej niż Matylda. Ich bardzo delikatna skórka, cienka jak papier czy wysuszony jedwab, zaczęła koruszyć się i pękać, ukazując wnętrze lalek. Dlatego Marta bardzo rzadko wydobywała je ze skrzynek, ograniczając się do kołysania ich i śpiewania im dziecinnych piosenek. Tym bardziej całą swą fantazję przelewała na Matyldę, której sfatygowaną, ale znacznie grubszą skórę zdarzało jej się już cerować. Marta miała nadzieję, że Matylda pozostanie z nią jeszcze trochę, jeszcze te parę lat czy miesięcy. Przecież tak bardzo się zżyły, że mogłaby przysiąc, że kiedyś rzeczywiście toczyły rozmowy i razem bawiły się w zaułkach ogrodu. Jeszcze trochę. Tak ciężko się rozstać.
Marta wiedziała przecież, że ojciec już drugi raz kazał wymienić zamek do domku w parku. I była przecież na tyle sprytna i dojrzała, by zamki te sforsować szpilką do włosów, udając, że nic się nie stało. Nikt nie zadawał pytań. W domu zawsze było ciężko o rozmowę. I dlatego zamiast wprost powiedzieć jej, że ostatecznie przyszedł ten dzień, że jest zbyt duża, by bawić się lalkami, najpierw przeniesiono je do pawilonu, a potem niepostrzeżenie chciano zamknąć raz na zawsze. Ale Marta nadal nie potrafiła odmówić sobie tych godzin spędzanych w ciasnym i chłodnym, ale urokliwym wnętrzu domku dla lalek. Doktor Reinhard Mark stał w oknie swego gabinetu i lodowatym spojrzeniem omiatał ogród i rozciągający się za nim park. Widział dobrze prowadzącą do niego furtkę i widział, kto przed chwilą za nią zniknął. Domyślał się, dokąd jego córka pokieruje swe kroki. Marta nie była złą dziewczyną i z pewnością nie była gotowa, by opuścić rodzinny dom. Dlatego doktor, choć doskonale znał swą powinność, chciał opóźnić ją jeszcze trochę. Może jeszcze rok czy dwa. Może chociaż kilka miesięcy. Jeszcze odrobinę. Wiedział, jaką przyjemność dają Marcie codzienne chwile zabawy. Na szczęście sąsiedzi nie zorientowali się jeszcze, bo dopiero zaczęłoby się gadanie. I cóż, może rodzina naciskała, że to już czas, że zabrnęło to wszystko zdecydowanie za daleko. Ale on nie miał serca tak brutalnie wyrwać swemu jedynemu dziecku ostatnich chwil dzieciństwa. Wszak ośrodki dla obłąkanych nie są dobrym miejscem dla dziewczynek, nawet jeżeli do tej pory te dziewczynki spędzały wolny czas w przydomowych grobowcach. Scenariusz Angelika Wysocka. Czytał Jakub Rutka.